Właśnie znajduje się przy stacji metra Lazurowa, gdzie jak widzicie, trwają już prace przy budowie całej części, jeżeli chodzi o strop poziomu minus 1. Jeżeli chodzi o stację metra Chrzanów, podobna jest sytuacja, jeżeli chodzi o Karolin, tam aktualnie jest obsługa tarcz TBM, która już rozpoczęłaś swoje drążenie tunelu do stacji metra Chrzanów. Tam aktualnie jest wyjmowany urobek i są wkładane tubingi dalej na dół, na poziomie minus 2, prosto do multikarów, wtedy przywożą go do tarcz TBM. Jak wygląda cała budowa metra Karolin? Teraz, na koniec sierpnia 2024, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, jestem Zonsz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Tutaj prosto na stację metra Bemowo i jej torami odstawczymi, za którymi znajduje się już komora demontażowa KD04, która jest tutaj schowana, ale niedługo będzie musiała być wyjęta. Właściwie w kolejnym filmie za dwa miesiące już będziemy ją widzieć faktycznie w tym miejscu. Niemniej dolatujemy do stacji Lazurowa, gdzie w tym miejscu powstaje nowa stacja. To jest tam do komory demontażowej, przy którą widzieliście za stacją metra Bemowo, będą drążone obydwa tunele tarczami i TBM. Co prawda AKD jest przewidziana tylko właśnie z jedna jeden otwór technologiczny, więc będzie wyjmowane obydwie tarcze przez jeden otwór. Niemniej dwa tunele będą tutaj realizowane. Ale może trochę więcej ciekawostek o samej stacji Lazurowa. W tym miejscu, jak widzicie, powstaje. Nie będzie wyjścia po drugiej stronie ulicy Lazurowej, co minus, ale będą wyjścia dosyć pokaźne, w sensie będą i windy, i schody ruchome. Będą wyjścia tutaj na osiedle, od tej strony chociażby będzie jedno wyjście, jak również będą wyjścia po drugiej stronie ulicy Górczewskiej w formie schodów ruchomych i windy, jak i również będą też wyjście na pętlę autobusową i pętlę tramwajową, więc trochę tego będzie, ale jak zawsze oczywiście brakuje chociażby P+R, którego w tym miejscu mogłoby powstać razem z tą inwestycją. No, zbyt duże koszty i tak dalej, więc będzie to realizowane w ramach osobnej inwestycji po zakończeniu prac tutaj na budowie metra Karolin. Niemniej jest to w planach i będzie to realizowane po prostu później. Po zakończeniu i metra tutaj właśnie Lazurowa i po zakończeniu budowy na stacji metra Karolin, bo tutaj i tam mają powstać właśnie dwa parkingi P+R z nowymi węzłami komunikacyjnymi, tutaj autobusowo-tramwajowym, a tam dla autobusów dalekobieżnych i autobusów normalnych takich, czyli dla WTP. W tym miejscu z kolei możemy zaobserwować, jak dokładnie wygląda proces zaawansowania, jeżeli chodzi o stację Lazurową. Możemy zaobserwować, że nie mamy tutaj jeszcze wykopanego poziomu minus 2, bo poziom się, mamy tylko łącznie strop poziomu minus 2, ale nie ma faktycznie wykopu jeszcze poziomu minus 2, więc jeszcze płyta dynna w tym miejscu nie została zrealizowana. Co się zmienia w tym miejscu, bo tu już faktycznie trwa wykop poziomu minus 2. Niemniej tutaj te prace przy Lazurowej mogą jeszcze tak trwać właśnie na tym takim etapie mniej więcej do końca tego roku. Dopiero na koniec tego roku musi być gotowa cała kołyska, płyta dynna, bo wtedy dopiero tutaj będą się dowiercać obydwie tarcze TBM. Niemniej prace tutaj są realizowane, jak widzicie na załącznym obrazku, tak to się tutaj prezentuje. Z ciekawostek technicznych mam powiedzieć, że od stacji Lazurowa do kolejnej stacji, która się znajduje na dalszym odcinku, czyli oczywiście do stacji metra Bemowo, a właściwie do stacji, do torów odstawczych ze stacji metra Bemowo, odcinek będzie najkrótszy, jeżeli chodzi o nowy tunel, bo będzie mieć niecałe 600 metrów długości. Oczywiście dwa tunele będą realizowane i łączna długość obydwu tunelów, które będą realizowane na całym tym odcinku, to jest 5688 metrów. Łącznie na całym tym odcinku będzie ułożone 3792 pierścienie obudowy, czyli oczywiście pierścienie złożone z tubingu. Prace związane z budową tych wszystkich elementów mają się zakończyć, czyli w związku z budową tuneli, mają się zakończyć mniej więcej w marcu, kwietniu 2025, więc trochę to będzie realizowane, a aktualny zakres zaawansowania inwestycji powiem Wam, jak będziemy się zbliżyć do tej lokalizacji. Natomiast w tym miejscu możemy zaobserwować wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej, po drugiej stronie ulicy Górczewskiej. Jak widzicie, mamy podział na schody i schody ruchome. Schody ruchome będą do góry, znajdują się po lewej stronie na aktualnym ujęciu, natomiast dla ruchu będą oczywiście po prawej stronie. Dalej widzimy szyb windowy, który w tym miejscu już całkiem ładnie jest zarysowany od dłuższego czasu i powoli zaczyna się nam tutaj pojawiać już faktycznie fundamenty i zbrojenie dla całego zadaszenia z wyjścia z tej stacji metra. Następnie widzimy w tym miejscu powstający powoli, ale jednak łącznik właśnie tego wyjścia z samym korpusem stacji, który się znajduje w tym miejscu. Parę otworów technologicznych, gdzie oczywiście są schodnie, dźwigi, koparki, które wyjmują urobek i w tym miejscu jeszcze właśnie jest klimatyzacja, a właściwie naprowadzanie powietrza na dół, żeby faktycznie można było na spokojnie tam oddychać, a tu z kolei jest wyjście na dalszą część osiedla właśnie w tym miejscu, na całej Jelonki.
Z tego wyjścia będzie realizowane dojście. Te wyjście, biorąc pod uwagę jego szerokość, na spokojnie będzie mieć i zwykłe schody, i schody ruchome. No i pewnie też będzie mieć też swoją własną osobną, osobistą windę. Mniej więcej tak wygląda stacja lazurowa i lecimy sobie dalej do kolejnego odcinka, czyli oczywiście do wentylatorni szlakowej, która się znajduje po samym środku Chrzanowa, ale tam do pociągów nie wsiądziemy. W tym miejscu znajduje się wentylatornia szlakowa V03, przy której aktualnie prace zostały wstrzymane w związku z aktualnym etapem realizacji tej inwestycji. W skrócie, nie ma co tutaj robić, bo będzie można dopiero robić, kiedy będzie tunel gotowy i nie będą już tam jeździć multikarem. Więc aktualnie w tym miejscu jest wszystko, co niezbędne do zrealizowania, czyli całe ściany szczelinowe, które będą się łączyć z tunelem w tym miejscu, już zostały zrealizowane i aktualnie do momentu wydrążenia w tym miejscu tunelu i zakończenia prac przy tarczach TBM w tym miejscu żadne prace nie mogą być właściwie realizowane, bo po prostu to musi się połączyć z czymś, czego jeszcze w tym momencie nie ma, a nie można się też łączyć, kiedy prace są realizowane na dole ze względów bezpieczeństwa. Więc w skrócie przez mniej więcej najbliższe pół roku tu będzie cisza. Ale na Chrzanowie się dużo więcej dzieje i to jest dobra informacja, bo widzimy, że krok po kroku faktycznie jest już tutaj betonowana płyta denna na poziomie minus 2. Co jest różnicą, jeżeli chodzi o stację lazurową, ale niemniej faktycznie w tym miejscu to jest niezbędne, bo tutaj trzeba to robić szybciej, bo tutaj za niecały, za mniej więcej miesiąc w tym miejscu dotrze tarcza TBM pierwsza, która właśnie już drąży swój odcinek. Natomiast jak widzicie w tym miejscu stacja ma również już mniej więcej zarysowane wyjścia na powierzchnię. Mamy parę otworów technologicznych, te które się znajdują na środku to są faktycznie otwory technologiczne, ewentualnie szyby windowe, bo jeden szyby windowy będzie taki na powierzchnię, winda po prostu będzie zjeżdżać prosto z peronu na górę. Niemniej tu możemy zaobserwować, że to wyjście północno-zachodnie ma już nawet ściankę dzielącą pomiędzy schodami ruchomymi a zwykłymi schodami, więc tu faktycznie jest ciekawostka, że już dosyć szybko są te prace realizowane. Natomiast, no tak jak powiedziałem, największym tutaj wydarzeniem, jakie jest aktualnie realizowane, pomijając tą ściankę dzielącą schody ruchome od zwykłych schodów, to jest betonowanie w tym miejscu płyty dennej. W skrócie, wykop na poziomie minus 2 jest już prawie całkowicie zakończony na tej stacji, prawie całkowicie, bo jeszcze oczywiście koparki tam działają, w tych miejscach, natomiast trwa już betonowanie zbrojenia, które się znajduje na samym dole i na tą płytę denną będzie oczywiście wwiercać się tarcza TBM, która już w tym miejscu, Anna, która już po prostu się drąży, bo Anna ruszyła w środę 14 sierpnia, właściwie rano 14 sierpnia i rozpoczęła swoje drążenie odcinka. Natomiast ciekawostek, jeżeli chodzi o części techniczne, stąd tarcze TBM będą się drążyć dalej do stacji metra Lazurowa, przez wentylatornię szlakową, tak jak widzieliście, V03. Tu możecie zobaczyć te betonowanie płyty dennej na przykład. Natomiast wracając do tarczy TBM, one stąd do Lazurowej będą miały najdłuższy odcinek do wywiercenia. Najdłuższy na całym odcinku, bo będzie to ponad 1200 metrów długości, więc całkiem dużo. Także tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeżeli chodzi o tą realizację. 1200 metrów, oczywiście jeden tunel jest trochę dłuższy, drugi tunel jest trochę krótszy, ale obydwa będą miały ponad 1200 metrów długości. Czemu jeden tunel jest dłuższy, a drugi jest krótszy? No i mamy tutaj zakręt, więc chyba to jest dosyć oczywiste. Z przyczyn technicznych po prostu tak to wychodzi. To przy okazji bawiłem się trochę ekspozycją, żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje faktycznie na dole. W tym miejscu widzimy, że jeszcze trwa wykop, nie betonowanie płyty dennej, więc jak powiedziałem, w zależności od lokalizacji różnie to postępuje, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję. A obok powstaje nowa ulica Nowoczuchowska, którą cały czas tak nazywam. Oczywiście to będzie docelowa ulica Czuchowska, ale ze względu na to, że po prostu wygodnie się tak nazywają i wszyscy rozumiemy, o czym mówię, to mówię na nią cały czas Nowoczuchowska. Po prawej stronie ona powstaje. Zresztą za chwilę zobaczycie na ujęciu. Zresztą tutaj też jest aktualnie realizacja budowy kanalizacji do przedszkola, które się znajduje w okolicy, no bo tu tych inwestycji jest naprawdę dużo. Sama ulica w tym miejscu główna, która się ciągnie do granicy Warszawy, jest w trzech miejscach podziurawiona przez ruch wahadłowy, więc jest ciężko na ulicy Szeligowskiej. Niemniej tutaj powstaje właśnie przy połączeniu ulicy Szeligowskiej z ulicą Czuchowską i ulicą Lazurową i właśnie widzicie, to połączenie ma już nawet pierwszą warstwę asfaltu na części jezdni, ale o niej zobaczycie osobny film w ramach warszawskich inwestycji za jakiś czas. Tymczasem dojdzieliśmy do wentylatorni szlakowej V02 i zgadnijcie co, tu też są prace wstrzymane, na razie się dużo nie dzieje. Niemniej znajduje się tutaj pośrodku tych pól w tym miejscu prawym. Bo i przyznam wam, że mam nadzieję, że deweloperzy nie wykupią jeszcze tych całych terenów dookoła tej wentylatorni szlakowej i będzie to można zrobić piękne zdjęcia, jak ona stoi pośrodku pól. To będzie po prostu wspaniałe. Niemniej w przyszłości obok niej będzie dwujezdniowa droga łącząca Chrzanów z ulicą Połczyńską, ale to daleko i ciężne plany. Tymczasem w tym miejscu możemy zaobserwować stację metra Karolin. Tu się dzieje dużo. Tu się też zatrzymamy na dłuższy czas w tym miejscu.
Pomijając to, że faktycznie zaczęły być bardzo zainteresowane nowe wyjścia, to oczywiście widzimy też pracę przy samym korpusie stacji, jak również oczywiście w wentylatornie, jak również oczywiście pracę przy tarczach TBM, bo tu wszystko, tu jest największe po prostu zaawansowanie całej tej inwestycji, bo tu jest całe epicentrum tej inwestycji w tym momencie. Tak to będzie wyglądać, tak jak powiedziałem, do marca, kwietnia 2024, gdzie tu po prostu będzie całe zaplecze techniczne tarcz TBM. Niemniej ta stacja jest podzielona podobnie jak stacja metra Brudno podczas realizacji tych podobnych prac na dwie części, czyli jest część, gdzie faktycznie budowa jest po części wstrzymana w związku z realizacją prac przy tarcz TBM i jest część inwestycji, gdzie prace są realizowane przy torach odstawczych. To jest właśnie ta część, po której teraz się znajdujemy. No i oczywiście też jest jezdnia, która się przerzuca z jednej na drugą stronę, ale ona już właściwie w tym kształcie, jak teraz to ją widzicie, pozostanie na najbliższe, może nawet rok, bo tutaj nie będzie co jej przenosić w najbliższym czasie. Ma dwa pasy w każdym kierunku, więc jest właściwie tutaj wszystko, co najważniejsze, zachowane. Stąd tarcze TBM mają do wydrążenia odcinek do stacji metra Chrzanów. Ten odcinek jest krótszy niż 1200 metrów, niemniej ma on długość ponad kilometra, więc cały czas to jest całkiem ładny odcinek. Dokładnie pierwszy odcinek, który jest realizowany przez tarcze TBM Anna, to jest odcinek tunelu, który będzie docelowo dla pociągów jadących z Brudna w kierunku stacji metra Karolin. Ma długość 1060 metrów. Na realizację tego całego odcinka jest potrzebne 1422 pierścienie obudowy tunelu, więc 1200 pierścieni tubingów, więc całkiem dużo ich tu będzie się faktycznie znajdowało. No i prace są tutaj realizowane cały czas. Z ciekawostek technicznych wam powiem, że o ile mamy dwie tarcze, to one na razie wedle aktualnych planów metra nie będą działać w żadnym momencie jednocześnie. Ale do tego dojdę, jak już do niego faktycznie dojdziemy. Tymczasem tu możemy sobie podziwiać tory odstawcze i to, że faktycznie jest już wybetonowana płyta denna na poziomie minus 2, a dalej możemy zaobserwować wylot z tunelu, który powoli się zaczyna już w tym miejscu pojawiać, bo sieć wysokiego napięcia na STP jest schowana, ale o tym powiem trochę więcej później. Tymczasem w tym miejscu będzie właśnie wyjazd z poziomu minus 2 na poziom 0 dla pociągów na teren stacji techniczno-postojowej Karolin. Tu z kolei po bokach możemy zobaczyć miejsca na przyszłe wentylatornie szlakowe, windy techniczne, jak i również oczywiście na klatki schodowe ewakuacyjne i dla motor i dla maszynistów, którzy po prostu mogą sobie chociażby wyjść na peta na górę. Każdy ma jakąś potrzebę oczywiście, więc jakby to tutaj jest zachowane i utrzymane, podobnie jak na innych stacjach. No i tu widzieliśmy kolejny otwór technologiczny. Tu widzimy, że jeszcze jest betonowana właśnie płyta denna, bo widzimy faktycznie betoniarki i tutaj mamy zabezpieczone tereny na poziomie minus 1. Więc teren jest tutaj zrealizowany. Oczywiście cały czas jeszcze nie jest połączona stacja metra Karolin z torami odstawczymi tej stacji, bo po prostu w tym miejscu dzieli to jezdnia, właściwie dzieli to ten element, który jeszcze nie został zrealizowany, czyli po prostu połączenie pomiędzy jedną a drugą częścią. Z tego co wiem, przebicia tam jeszcze nie było. A tu z kolei mamy schodnie na dół, na dole i tak zbyt nic nie widać, bo po prostu jest beton, więc tyle, cisza. Cisza w eterze. Nic więcej tam nie znajdziemy w tym momencie. No przynajmniej z ujęć z drona więcej nie zobaczę, a na razie na wejście na budowę, pewnie jak domyślacie się, jak na poprzednich odcinkach się nie zanosi, bo raczej jakiś większy tutaj wejść na odcinki z metra nie było. Tymczasem tu możemy zaobserwować wyjście z metra do autobusów w kierunku centrum Warszawy, czy tej w kierunku Woli. To wyjście będzie całkiem pokaźne, bo będzie mieć oczywiście schody ruchome, zwykłe schody i windy. Skrócie wszystko, co właściwie można by potrzebować. Nie jest to stadion, więc nie będzie schodów ruchomych w ilości 3. Dwa do góry, jedno do dołu i jeszcze schody po środku zwykłe wraz z windą. Nie. To było tylko wyłącznie możliwe w ramach dofinansowania na trzecią linię metra. Dlatego też stacja metra Sceny Narodowej jest tak rozbudowana. Niemniej, no w tym miejscu oczywiście będzie całkiem pokaźne wyjście. To jest najbardziej rozbudowane wyjście na całej stacji metra Karolin. No i tu będą autobusy się zatrzymywać, najprawdopodobniej kończące swoją trasę, bądź po prostu też jadące z Orzewa Mazowieckiego, bądź też po prostu z Piastowa i Piaseczna. Więc takie tutaj są mniej więcej plany. Tymczasem tu możemy zobaczyć, że po drugiej stronie tejże inwestycji nie widzimy jeszcze wyjść w kierunku zachodnim z tej stacji, więc to faktycznie jeszcze nie jest realizowane.
Tu mamy oczywiście całe zaplecze budowy, jeżeli chodzi o tarcz TBM, więc te wszystkie duże silosy, które normalnie byłyby z piaski na zajezdni tramwajowej, tutaj są różnego rodzaju gazami, płynami i cieczami, które po prostu są niezbędne do realizacji prac przy tarczach TBM. A tu z kolei po lewej stronie możemy zobaczyć też wyjście nowe. Natomiast tutaj jest duży, ładny parking tubingu w tym miejscu. No i tu też są trzy również suwnice. Ta jedna suwnica jest właściwie tylko łącznie do przenoszenia większych materiałów na dół, a ta suwnica w tym miejscu, co się znajduje, jest do wyjmowania urobku. I teraz zobaczycie na tym ujęciu, jak urobek jest wyjmowany ze samego dołu. Aktualnie jest po prostu na dole taki jeden duży plac, gdzie cały urobek z tarczy B jest rzucany. Następnie suwnica z tamtego rejonu z łychą zamyra go na górę i później do pojazdów ciężarowych, które wywożą to w inne miejsce. Co się dzieje dalej z urobkiem? Pytałem się o to nie jeden raz. Nie jest on ponownie wykorzystywany raczej na placu budowy. Jest on wywożony, badany, bo mogą tam być różnego rodzaju różne związki chemiczne, które raczej nie powinny być później wykorzystywane do naszej gleby, która się znajduje wyżej. No i jeżeli jest to materiał bezpieczny, to jest sprzedawane i wykorzystywane dalej gdzie indziej. A jeżeli jest to materiał niebezpieczny, no to jest utylizowany w odpowiedni sposób. Niemniej, jak widzicie, urobek jest tutaj na spokojnie wyjmowany na terenie STP, na terenie stacji metra Karolin i prace są tutaj krok po kroku realizowane. I oczywiście, jak widzicie, urobek jest wyjmowany prosto z poziomu minus 2, a taśmociąg się po części znajduje na poziomie minus 1 i minus 2. On jest tam zrzucany, to jest pokręcone, dopóki nie wejdę na dół, wam nie powiem dokładnie, bo po prostu tego aż tak nie widać z góry. I czasem tutaj mamy trzecią suwnicę. Trzecia suwnica zajmuje się czymś innym, a mianowicie znoszeniem tubingów na sam dół, czyli na poziom minus 2. Tutaj one są już od razu spuszczone prosto na multikary. W skrócie po prostu tą suwnicą są zabierane całe zestawy, które się składają z tubingów, które składają cały pierścień, więc jak widzicie, one są mniej więcej podobnie poukładane wszystkie, bo po prostu to jest cały jeden pierścień, te kilka tubingów, które tutaj się znajduje. I następnie to jest spuszczone w formie takiego jednego pakietu na multikar. Na multikar się mieści, z tego co pamiętam, około 3-4 takie całe zestawy. No i to jest multikar, to jest pojazd, który może się przemieszczać po tunelu, który jest właśnie zaokrąglony lekko, bez jakichś większych problemów, i ma kabinę z jednej i z drugiej strony, aby móc na spokojnie jeździć. Taki tramwaj dwukierunkowy, tylko że na kołach, więc taka ciekawostka. No i tak to mniej więcej tutaj wygląda, jeżeli chodzi o zaawansowanie prac na przytarczach. Dlaczego jest trochę to wszystko pokręcone? No tak, po kolei. Najpierw może zacznijmy od tego, ile jest aktualnie to wydrążone. Na stan koniec sierpnia 2024 mogę powiedzieć, że na stronie metra warszawskiego widzimy, że jest już wydrążone 198 metrów. Ja już tu chciałem 1000 dawać. 198 metrów jest już faktycznie wydrążone. A czemu jest problem z tym, że jedna tarcza tego będzie działać? Bo jest po prostu problem z ekipą. Tarcze TBM działają w zespołu na cztery zmiany. Tak, aby po prostu było cały czas obłożenie w jednej tarczy. Natomiast w związku z tym, że to jest dosyć drogie obłożenie tak dużej obsługi, to domyślam się, że po prostu tego metra zrezygnowało z budowy dwóch odcinków naraz z dwoma ekipami, tylko faktycznie jest realizowany najpierw jeden tunel do stacji Chrzanów, później TBM jest naprawiany i przyciągany na całą przez całą stację metra Chrzanów i wtedy druga tarcza będzie obsługiwana przez tą samą ekipę. Taka ciekawostka. A tu przy okazji widzicie wyjścia po stronie wschodniej stacji, wschodnio-północnej, które się zaczęły pojawiać i których jeszcze do niedawna nie było. Niemniej, jak widzicie, ekipa, która realizuje aktualny odcinek na Annie, będzie realizowała, a później przeniesie się do drugiej tarczy, czyli do Krystyny, i będzie robić kolejny odcinek już za dwa miesiące. Właśnie zobaczyliście film o budowie ostatnich trzech stacji na drugiej linii metra warszawskiego. Natomiast za nimi powstaje jeszcze stacja techniczno-postojowa Karolin. Jak wyglądają przy niej prace? No już faktycznie strop z wylotem z tunelu jest realizowany, jak i również ściany oporowe w tamtym miejscu i mniej więcej połowa sieci wysokiego napięcia jest chowana pod ziemię. Oczywiście pozostałe budynki też powstają, wychodzą z nadziemi i miejsca, gdzie są już usunięte słupy od wysokiego napięcia, powstają nowe obiekty. Natomiast jak to dokładnie wygląda, zobaczycie już niedługo. W kolejnym filmie zapraszamy do metra za około dwa dni, już we wrześniu, ale film nagrywałem tak samo jak dzisiaj, czyli a mianowicie 30 sierpnia 2024, więc jeden i drugi film był nagrany na sam koniec sierpnia, natomiast zobaczycie go za chwilę. Tymczasem jeszcze z ciekawostek powiem, że na STP Karolin pojawiły się jeszcze inne rzeczy, a mianowicie pierwsze rozjazdy kolejowe, więc naprawdę będzie to całkiem ciekawy film, który się pojawi, tak jak powiedziałem, za mniej więcej dwa dni. Ogólnie ten film, który teraz oglądacie, powinien się pojawić, miałem plan, żeby się pojawił wczoraj, ale niestety było za dużo rzeczy
detalizacji i nie zdążyłem. Ale jest dzisiaj i mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów i film ze Stepę Karolin, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Później oczywiście, jak standardowo się jeszcze pojawi, wszedł nad całą inwestycją. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do cenia patronami Aviznosza. Kolejny film z budowy metra Karolin, jeżeli chodzi o stację, pojawi się standardowo. No teraz patrząc na to, że jest już wrzesień, to pojawi się za miesiąc, ale chodzi oczywiście o to, że się pojawi w październiku 2024 i wtedy najprawdopodobniej rozpoczną się prace już przy komorze demontażowej, jak i również będą kolejne prace, jeżeli chodzi o tarczę B. Jeszcze się nie dodążą najprawdopodobniej, jeszcze pierwsza tarcza się nie dodąży do Chrzanowa, chociaż kto wie, jak to ostatecznie wyjdzie. A cała inwestycja, jak ja powiedziałem już nie jeden raz, jeżeli chodzi o stację, ma się zakończyć na początku 2026 roku, a jeżeli chodzi o STP Karolin, ma być oddawane do użytku mniej więcej na koniec 2026 roku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!